Tu jest trochę dodatkowych aktywności, w tym to się nazywa Downtown East, ale mnie interesuje bardziej Federal Triangle. Jesteśmy w trakcie wyzwalania, tu mamy misję główną, tu mamy do odebrania umiejętności. Spróbujmy się przejść przez ten punkt kontrolny i zobaczyć, jak się sytuacja układa, nie? No właśnie. Ja to sobie tak lubię w tego, och, jak ja lubię w tego The Division pograć. Chyba niepotrzebnie poszedłem tutaj. A co jest, co to za magazyn energii? Baterie. Mamy też nowe projekty. Niech znajdę miejsce. Projekty to są takie miejsca. O właśnie. Kolejny punkt przełomowy. Niewrażliwość, nagroda. O rany boskie, to jest dużo rzeczy, które trzeba poznać z czasem. To jest wyzwalanie tego rejonu. Ale gdzieś tu są projekty. Projekty to są takie dodatkowe informacje na temat tego, co... na temat tego, co można zrobić jeszcze w świecie gry. Ja się nie spieszę z levelami, chyba mam 10, może 11, właśnie, poszukamy tych... Jeszcze nie wszystkie lokacje pamiętam. Rozwijanie tych... Właśnie, gdzie tu się projekty w tym teatrze odbierało? Może tam niżej? Zaraz zobaczymy. To powinieneś być DLC do jedynki, a nie osobny tytuł. Dlaczego tak mówisz? Dlaczego tak mówisz? Przecież nie masz racji. Gra jest na tyle rozbudowana, że zasługuje na nazwanie jej pełnoprawną drugą częścią. Włożyli w nią więcej pracy niż w pierwszą część gry. Schemat. Nieznana modyfikacja drona. Mam dużo materiałów takich, które na razie nie wiem, jak je produkować, szczerze mówiąc. To taki interesujący karabinek nawet. Lepszy niż to, czego używam, tylko że mam magazynek ograniczony. To krew i wino też powinny być oddzielnymi częściami. No nie, no krew i wino w porównaniu na przykład do Wiedźmina były znacznie mniejsze. Tam pięciokrotnie mniejsze bodajże. Natomiast The Division 2 w porównaniu do The Division 1 jest tak ze dwa razy większe. Ja tu nie... No taka, wiecie, to jest taka debilna dyskusja, nie, że... Że to często też zresztą o odgrzewanych kotletach i tak dalej, i tak dalej. No kurde, zresztą nie jest moim zadaniem przekonywanie cię. Podejrzewam, że jakbyś grał, to byś miał inne zdanie, nie? Mam silne przypuszczenie, że nie grałeś i nie masz zielonego pojęcia, o czym mówisz. I ja właściwie nie wiem, czemu ja z tobą rozmawiam na ten temat. Mnie to irytuje. Okej. A też nie mam jakiejś potrzeby silnej, żeby bronić The Division 2, bo gra się sama chyba broni. No dobra. Co my tu mamy? Wyzwolenie Federal Triangle. Budowa chłodni. A, nakolenniki muszę znaleźć. Dobrze. Mam tylko jedną sztukę. Fantastycznie. Mam też trochę rękawic. Obrażenia od karabinów, obrażenia od pistoletu maszynowego. Są takie bardzo... O. Bardzo skupione na konkretnych broniach rzeczy i to niespecjalnie ma znaczenie dla mnie. Na kolanników potrzebuję więcej. O, częstotliwość mikroimpulsów. Dron, slot na podajnik. Gdzie to się? Chyba można... A, zaraz zobaczę, czy to można gdzieś zmienić. Ale wymaga siły umiejętności 406, to chyba nie. Nie dla mnie. Otworzymy sobie zasobnik. O Jezu. Bardzo podobne. No tak jak jedna dziewczyna jest podobna do drugiej dziewczyny, nie? To wcale nie znaczy, że jak się ożenisz z jedną, to żeś już drugą poznał też i trzecią i czwartą.
Dobra, taki plecaczek. Może nawet ładniejszy od tego poprzedniego. Karabinek MDR. To jest jakaś taka chyba. Wow. Panie kochany, ile ja tu rzeczy mam? Mamy M44. Tylko 1800 obrażeń, czy to wystarczy? Ma mały magazynek, ale szybciej się przekłada ten magazynek, bo zmiana pocisków w tej klasycznej snajperce to jest dosyć problematyczne zajęcie, bo każdy pocisk się zmienia osobno. Zobaczmy, czy tu mogę założyć jakieś. Nie mam dodatkowych, ale spróbujemy sobie tą pukawkę. A chyba, że ten MDR wezmę. 20 pocisków w magazynku. Tylko ja to lubię mieć snajperkę i LKM. A to się tak nie. Dobra, zobaczmy, co tu jest. To jest też. Ale to można wyrzucić i to można wyrzucić. Dobra, spróbujmy zmienić tak. Na tą pukawkę i zobaczymy, co tu się da zamontować. Taki celownik dajmy. Wszystko, żeby zwiększyć obrażenia. Ej, skórka. No, taki właściwie półsnajperski trochę. No i teraz tak. Slot drona. O kurde. Tak to wygląda. O. Mogę skórkę mu zmienić? No, dobrze. A to wymaga więcej umiejętności. No, przynajmniej znalazłem te rzeczy, które mnie interesowały. Właśnie to nie jest karabinek. To jest chyba taki. O, zobaczmy. To jest chyba karabin półautomatyczny, co? Chociaż to jest MDR, ale to jest taki z pojedynczymi strzałami. I ma bardzo duże obrażenia od jednego pocisku, więc. Zobaczymy sobie. Chyba można uciekać stąd. Nie tędy. Jakoś tak mam ogromną przyjemność czerpię z grania sobie w The Division 2. Spędziłem sporo godzin, mam dopiero 11 poziom, a to dlatego, że robię dużo takich działalności pobocznych, za które chyba nie daje się największego expa. Mam wrażenie w ogóle, że mapa jest jakaś taka mała. Może chciałbym więcej tych obszarów, no ale te obszary są większe. Pojedyncze obszary są większe niż te z Nowego Jorku, więc. Więc. Może przesadziłem z tym celownikiem, co? To strasznie zmniejsza prędkość przeładowania. A. Może ma Acoga tu zainstalować? Akoga. Czyli LKM i karabinek. I zobaczymy. Ej, dzień dobry wszystkim. Gladik, co ty mi mówisz, że co, że mnie się nie ogląda dla gameplayu? To chcesz powiedzieć, że ja za każdym razem źle gram? Strasznie jest to nieprzyjemne oskarżenie. Ja mam swoje dobre momenty. Nawet w takich Apexach czasami nieźle pogram. No, w Spider-Manie miałem swoje dobre ten. No dobrze. Dobrze. No mam głęboką wiarę, że może jednak ten gameplay trochę się przydaje, no ale. Taki zwłok tutaj ze zwłok leży. Teren pod kontrolą hieny. Spróbujmy im odebrać tę kontrolę.
pokaż głowę. No, dosyć szybko się zmienił magazynek. Aha. Reinforcements incoming. Weźmiemy, rzucimy sobie drona i wezwiemy wsparcie. Z każdego możliwego kierunku, co? Ale jestem dobrze ustawiony. To jest jakiś inżynier, kurde, wysyła mi te. Dobra, trzeba do niego wyjść. Pancerz z niego zdjęli, taki plus. Incoming hostiles detected. Znowu idą? Cholera. Czy aby na pewno? Są nasze chłopaki, więc z której strony? Tam coś się dzieje. Mamy w dom. Także powodzenia. No. Ekipa z plusem 18:30? Nie. Dzisiaj jest inny plan. Wszystko jest elegancko na Facebooku podane. Proszę sobie sprawdzić. Nawet fajna ta pukawka, ale nie zabija, to jest taki właśnie, ja lubię te bronie, które zabijają jednym strzałem, bo one wtedy mają sens, tylko tak, spróbujemy tego, 1800 obrażeń, także można było wyłapać cel i go od razu załatwić. O, nowe kolanka, proszę bardzo. Plus 10 do siły umiejętności. Ja nie jestem fanem, wolę broń do walki. Bezpośredniej. No tak, wyimaginowany. Oczywiście, że się czuję dobrze, że przychodzicie dla mnie, a nie dla gry, no. Ale to każdy ma jakieś ambicje, tam czasami idiotyczne, no chciałby coś fajnego zagrać i żeby ktoś go obejrzał czasami dla gameplayu, nie? A ty mi tak bezdusznie mówisz, że to nie, że nic z tego, kolego. I to jest bolesne, chociaż prawdziwe najpewniej, no. Nie ukrywajmy. No. Zobaczymy, co to za megafon tam.
Tutaj blisko jest, to można hapsnąć go. Czy Dywizja 2 jest uproszczona względem jedynki? Nie, nie, nie. Wydaje ci się. Jest dużo bardziej złożona, jest dużo więcej funkcjonalności, tylko że te funkcjonalności są chyba mniejszymi krokami. A kurde, to też nie położyło jednym strzałem. No wychyl się, cwaniaku, pokaż się. No i tyle. Tu widzę też pojedynczo te kule zmienia. Milimetr brakuje, nie? Żeby zabić. Ten milimetr ma duże znaczenie, bo to jest jeden strzał kontra dwa strzały. Ciach. Coś tu jeszcze? O, myślicie, że mam auto-aim? O, jak mi miło. To byłaby nowość na PC-cie, nie? Najważniejsze, żeby się nie wbić za daleko. Bo oni może i padają, ale... Progress halted. A co tu się stało? Czemu progres się powstrzymał? Ktoś mi tu wlazł? Przywołałem te wszystkie urządzenia, a w ogóle nie mam przeciwników. Wydawało mi się, że widziałem ich gdzieś tam dalej, ale najwyraźniej znaleźli sobie inne zajęcie. Teraz tylko zabezpieczyć teren. A tu już są raczej przeciwnicy. To też. A, bo to za duży dystans. I nie zabiłem go strzałem w głowę. No kurde. Strzał w głowę, punkt doświadczenia daje dodatkowe, zabójstwo strzałem w głowę. I warto robić takie zabójstwa. No i co, zrobiliśmy? Jakieś punkty doświadczenia jest? Expy dodatkowe. Przy rozwoju postaci warto kupić od razu na samym początku takie dodatkowe bonusy. Czyli mamy ten punkt kontrolny przejęty, tak? Ja sobie tu podejdę. I zobaczymy, czy można coś, czy można się podzielić jakoś z ludźmi. Ej, o co chodzi z tym syropem z cebuli? Ja lubię syrop z cebuli.
Syrop z cebuli, super rzecz. Wiecie co, pomyślałem sobie, cały czas zastanawiam się nad tym streamem, znaczy nad spotkaniem z subskrybentami i w ogóle, jak to urządzić. I pomyślałem sobie też, że fajnie byłoby to zrobić w formie też streama, żeby jednocześnie postawić w lokalu jakieś kamery i streamować i rozmawiać, nie? Tak trochę jak ten panel był, nie wiem. Takie mam różne pomysły. No dobra. To chyba załatwione. I zobaczymy, czego sobie życzą w tym punkcie kontrolnym. Czy ze wszystkimi subskrybentami? Ze wszystkimi, którzy skończyli 21 lat. Stosujemy te standardy amerykańskie. No nie, gościu, stój. Bo tam będzie, to będzie lokal, więc pewnie będzie alkohol. No właśnie, po walce, krótko po walce nie można z nimi pogadać za bardzo, więc... Bo oni są, no przeszli, już przeszli traumę jednak, nie? No, o, już można rozmawiać. O rany boskie, ale ci, ale niewiele mam, ale ci dam. Nie no, Baxi może być. Baxi ma bardzo ważną funkcję. Tam do pracy jedzie, a nie na picie. Thanks. We really need more supplies. Zobaczmy. Tak, rozdaję te zapasy. Ale też nie jestem do końca pewny, czy mi to coś przynosi, bo te zapasy są zużywane na bieżąco. Teraz jakbym z nim pogadał, to już mu znowu brakuje trochę części, nie? I żeby dostać nagrodę, to chyba trzeba mieć full wszystkiego i wtedy rozdać tak, jak on sobie życzy. modów roka nie będzie. No może nie będzie, no ale najważniejsze, że nie będzie ciebie wymaginowany. Więc kurde, tak naprawdę wyszło zazdro z ciebie. Teraz o tych, co będą. Nie no, nie przesadzajmy, 25 plus to już sami emeryci, nie? Aha. Tu jest jakieś urządzenie elektroniczne. Fajnie byłoby je znaleźć. Zobaczmy, czy to nie jest jakiś teren strasznie niebezpieczny dla mnie? No nie. Zaraz, a gdzie ja chciałem iść? Dobra, najpierw się wybierzemy tam. Trzeba sprawdzić, bo tu jest na górze gdzieś coś. Nad nami. Da, tam otworzyli, no tak. To muszę wrócić jeszcze kawałeczek. W tym punkcie kontrolnym pewnie można coś jeszcze zgarnąć, o czym zapomniałem. A nie, no ja wiem, to ja wiem, że są ludzie, którzy 25 plus i oglądają. Oczywiście, że wiem, no kurczę. Chodzi mi o to, że to już są stare dziady. Po
czujcie, cwaniaki, co ja czuję każdego dnia, jak się ze mnie wyśmiewają, że jestem za stary na te internety. Nie. Jesteśmy trochę dinozaurami, co? Ale, moi mili państwo, to kiedyś minie. Kiedyś to będzie normalny wiek normalnego gracza. Maseczka. Tu też coś spadło. A to jakiś karabin, pistolet maszynowy, pewnie, że tak. I coś tu jeszcze, pewnie, że tak. Zobaczmy, co mi się przytrafiło. To jest shotgun, shotgunów nie przepadam za shotgunami. M44 do wywałki. Ten ACR SS był spoko, ale to i tak jest lepsze, więc to też do wywałki. Tego używamy. Shotguny, nie. Pistolety maszynowe też lubię, one mają bardzo fajną szybkostrzelność i bardzo łatwo jest zmienić magazynek. Zawsze mam opory z wyrzucaniem, na razie go zostawię. Chyba. Zobaczmy, a tu się zmienia 2,2 sekundy. To jest niezła rzecz. Ja bym go chyba... Dobra, to tego się pozbędziemy, bo to zresztą... I spróbujmy sobie tego karabinka użyć jako broni podstawowej. O, proszę. To jest taki pod umiejętności bardziej. Ten fioletowy, ta fioletowa maska. Ten za to... Okej. Leczy po zabójstwie, nieźle. Ten taki właśnie, ja tych umiejętności to nie jestem przekonany do nich, ale to potem będę się zastanawiał nad tym sprzętem. Co my tu mamy? Ops. Mamy nowe umiejętności w bazie operacyjnej, ale to... Jeszcze przed nami. Dobra, rzućmy okiem, jaki był plan. Trzeba by to zadanie wykonać główne, co? Ale najpierw zgarniemy sobie technologii trochę. Tamte rzeczy trzeba odblokować, bo to są punkty kontrolne. I tam mogą być nasze własne punkty kontrolne. Ale to jak wyjdę już stąd. W jakim wieku są widzowie? Nie, nie sposób tego sprawdzić niestety w internecie. Dopóki logowanie do różnych serwisów nie będzie anonimowe, no to nie ma szansy liczyć na to, że poznamy wiek odbiorców. Jedyny sposób na poznanie wieku... Peter, dziękuję bardzo. Czemu ty do mnie mówisz srebrzysty? Ja nie do końca jestem przekonany, czy to nie jest zbyt daleko idące określenie. Bo to jest takie zbyt, powiedziałbym, nie wiem... To przywódca stada, to mi się z wilkami kojarzy. To nie zasługuje sobie chyba aż na takie określenie. Ale tak czy inaczej, dziękuję za suba. O czym to ja mówiłem, proszę państwa? Aha, o wieku. Że jedyny sposób na to, by weryfikować wiek odbiorców, to przez rodzaj kontentu, nie? Czyli krótko mówiąc, proste wygłupy raczej będą oglądali młodzi ludzie. Rzeczy, które wymagają trochę więcej wysiłku, będą oglądali starsi. To jest jedyny sposób na to, by poznać grupę odbiorczą, bo... No może na Facebooku można jakoś to określić, bo na Facebooku jednak... Nie jesteśmy tacy anonimowi do końca, ale to... Też byłoby takie... Dzisiaj zdaję egzamin z interny. Ostatni egzamin na moich studiach i będę lekarzem. Mógłbym prosić o trzymanie za mnie kciuki. Oczywiście, Tomek, że będę trzymał za ciebie kciuki. I muszę ci powiedzieć też, że pamiętaj, że subskrypcja zawsze zwiększa szanse na sukces na egzaminach.
To na maturach się potwierdziło strasznie. Jest wiele dowodów na to, że to bardzo pomaga. Tu coś pod ziemią chyba jest. To w piwnicach jakieś. Czy to jest centrum handlowe Jeffersona? Imienia Jeffersona? Nie. To jest... Teraz, jak się nazywa? Przecież to powinienem... To jest na mapie wskazane. Szkoda, że te budynki nie są określone. Chcecie to sprawdzić? Bo to jest coś z konstytucją. Tu chyba konstytucja jest w tym budynku, tylko nie wiadomo, jak on się nazywa. Jest Constitution Avenue na skrzyżowaniu z 9. To komuś się chce sprawdzić? Szkoda, że to nie jest pokazane. Nie, nie, to nie jest Biały Dom. Biblioteka Kongresu? Może? Ja nie znam za bardzo Waszyngtonu, niestety. Jeszcze mam broń z tłumikiem. Ej, odkryłem dwa zasobniki, jeden pod drugim. Uuu, o panie i panowie. I to jest dobra, że... I to ma przeładow... Uuu! I to jest snajperka, na jaką liczyłem. Taktyczny M700 2.1, trochę mniej obrażeń niż model 700, ale... Jak to się szybko przeładowuje. Zobaczmy, czy coś możemy tu jeszcze dorzucić. Tu nie mamy żadnych dodatków. Na lufę może coś narzucę. Zwiększymy stabilność tej broni. Nie będzie nam tak latać. I to jest kolejny za ten... O nie, odkryłem bossa. Ostatnio zapolowałem na... Trzeba na niego zapolować. Ostatnio wpadłem na bossa i mnie zabił. I potem mi zniknął. Już nie mogłem go odnaleźć, więc... Jest tylko jedna szansa. Czy to nie było Smithsonian, ich muzeum? No, no być może to było, no nie... Tego mi brakuje bardzo mocno w The Division. Informacji na temat budynków, że one nie są takie oczywiste. Jak ktoś nie zna Waszyngtonu, to może pominąć jakieś fajne, ciekawe budowle. Czy ja dobry kierunek obrałem? Zmierzamy tutaj. To był William Jefferson Clinton, budynek zachodni. Jesteś pewny? Wydaje mi się, że William Jefferson, że jest trochę w innym miejscu, ale... Ale może masz rację, może masz rację. Elegancko. Trzy strzały w głowę. Szybkie przeładowanie snajperki. Ale jednak lubię mieć LKM-a w jednej łapie. Co ja mogę powiedzieć o aucie Kia po takim czasie użytkowania? Ja mam ta wersja, którą ja mam, to się nazywa Kia Sportage. Kia Ceed Sportage chyba, tak? I jestem zadowolony jakby z użytkowania, bo się nie psuje. Tam jedny raz miałem awarię, że paliwo... filtr paliwa był. Zatkany i trzeba było go przeczyścić, co trochę mnie kosztowało. Ale to się tylko raz zdarzyło. A potem bezawaryjnie, ja od 6 lat jeżdżę. Od 6 lat jeżdżę tą Kiją i bezawaryjnie, więc jestem zadowolony. Natomiast nie pasuje mi totalnie kształt samochodu, bo on nie jest... okno kierowcy nie jest prostopadłe, znaczy równoległe do ulicy.
I mam problem, żeby zaparkować prosto, bo tak się jakoś przyzwyczaiłem właściwie od początku, jak zdawałem prawo jazdy, że staję równolegle do tego okna. Okno jest pochylone do przodu i zawsze krzywo. I to tyle. To jest jedyny zarzut, jaki mogę mieć. Strzelania z pierwszej osoby ci brakuje, ale to jest kwestia... No zobacz. Było to strzelanie z pierwszej osoby, nie? Ten boss jest gdzieś tutaj. Kurde. No to duże obrażenia zadaje. 780 na strzał. Dwa razy większe niż mój LKM, no ale to jest jednak, kurde, 85 pocisków i... To może zrobić różnicę, nie? No, no, to właśnie byłem, jestem zdziwiony, że tego nie zrobili, bo faktycznie mają doświadczenia z Assassin's Creed, nie? A tam zawsze było wyświetlone fajnie, każde pomieszczenie, takie miało to edukacyjny trochę aspekt. Dobra. Tam jest jakiś tarczownik fioletowy. Spotted sheriff. Samochodzik się popsuł, bo zabiłem kierowcę. Dobra. Mówią do mnie szeryfie, to mi się też podoba. No więc spodziewałem się, że zrobią takie rzeczy, bo to super sprawa jest. Nawet w Spider-Manie przecież było fajnie to zrobione, że te budynki były oznaczone, można było im zdjęcia robić, to był element gameplayu. Mi bardzo, bardzo mi się podoba The Division, ale ja też jestem takim, nie jestem takim typowym graczem, nie? Ja lubię tak trochę się zagłębić w ten świat i sobie... Agent requesting backup. Wiesz, połazić, poszukać. Tu jest jakiś gościu, on się nazywa Skalpel, ale nie wiem, gdzie on jest. Mam nadzieję właśnie też, że multiplayera pogramy trochę, bo grałem na pokazach. W multi było bardzo, bardzo spoko. Coś słyszę, ale... Na dachu? W podziemiach? Gdzieś na dole są, nie? Tak, nawet widzę. Dobra, trzeba poszukać zejścia do piwnicy i tyle. Każdy, co... Dla każdego co innego jest fajne. To nie da się tak powiedzieć, że co jest dla mnie fajne, to dla każdego będzie. O, ciemności. Kusi mnie zmiana broni, szczerze mówiąc. Mam takie wrażenie, że te... To są bronie na długo, a mi będzie potrzebne na coś na krótko. Chyba nie to zejście do piwnicy, jeszcze poszukamy innego. Ciemno jak cholera, co? Wejście na górę, to też mi nie robi roboty. Pod względem wizualnym Nowy Jork był lepszy, no to trudno się nie zgodzić, cholera. Nowy Jork jest zawsze fajnym miejscem.
Nie mam szczęścia tutaj do szukania jakichś zejść niżej. Może tu? O, jest szyb. Dobra. Jesteśmy na dobrej drodze, moi drodzy państwo. Patrzę. Chyba będzie potrzebna... Nie lubię zmieniać broni tak. Lubię sobie wybrać jakiś zestaw, który mi pasuje. To ma przeładowanie... 2,2. Bardzo szybko przeładowuje się to. Może mieć sens. Ale ta snajperka to się w ogóle nie przyda raczej do tej walki. M60 wezmę teraz. Jak będzie się działo, jak będą się działy rzeczy najgorsze. Shit. Sparaliżowało mnie coś. Oto dziadostwo. Ale oberwałem. Jest. That's another one down. Good job, agent. No ładnie. Hajwa. Aha, co rezuje sojuszników. No no. No dobrze, to może to przemyślę kiedyś, ale żeśmy załatwili bossa tutaj, co mnie cieszy niezmiernie. Pora się zająć jakimś punktem kontrolnym. No lubię sobie posiedzieć w tym świecie, po prostu tak mam, że mam chwilę luzu, to sobie odpalam właśnie The Division i potrzeba mi było takiej gierki, że wiecie, że ten... Że masz chwilę, siadasz, masz dłuższą chwilę, siadasz na dłużej. I nie masz problemu, żeby przerwać na przykład wcześniej, bo coś tam. Coś ja tu jeszcze słyszałem. Powiedział do mnie, come here, asshole. RC car out. Czy inaczej się strzela niż w The Division? Nie, tego to akurat nie powiedziałbym. Ja też dawno nie grałem w The Division, ale wydaje mi się, że bardzo podobnie się strzela. Ale też mam wrażenie, że mniej trzeba pocisków przeciwników władować, żeby ich zabić, zwłaszcza w bossów. Ale to pewnie też kwestia poziomu trudności i ilości graczy, nie? W teamie. Trochę się gorąco zrobiło, mam wrażenie. Cyk. I już gorącość nie jest problemem.
Tak, wiem, że w teamie się gra ciężej. Tak, bo żeśmy wczoraj grali, wczoraj czy przedwczoraj, z Grabą i z Łosiem i no, trochę nam dali popalić. Wszędzie za dyma. Wow. A to nasi. Chyba polubiłem tą splówkę, tak patrzę na nią. Chyba ona jest wystarczająco dobra, żeby jej używać zamiennie. Może ten karabinek jako... A, bo tego używam właśnie. Gamoń ze mnie. Okej. Co my tu mamy? Trudno mi ocenić, co będzie... A, to jest M1A. To jest taki półautomat. Ale nie potrzebujemy. Ten model też. To nam pasuje. To jest też fajne, ale pistolety maszynowe mi nie leżą za bardzo. Czyli zostajemy z zestawem trzech spluwek. Półautomat. Karabin wyborowy. Plus LKM. No i rozłożone rzeczy. Biblioteka Martina Luthera Kinga. A, to teraz jak sobie oznaczam miejsca, to... Ale to są takie punkty, które można rozpoznać, cholera. Tak na przykład klikając na budynek nie mogę sobie zobaczyć, co to jest. No, uwielbiam. Jedno z moich ulubionych zajęć to jest gra solo w grach MMO, nie? Gdzie jest jakby kooperacja jest wyjściem, ale nie koniecznością. Uwielbiam sobie funkcjonować jako samotny wilk w świecie pełnym ludzi. Tak mnie to jakoś... Że ja sobie swoje rzeczy robię, po prostu. Zobaczę, czy ja wiem na przykład, gdzie jedzenie są jakieś takie z... Nie mam... Aha, tutaj jakbym chciał pozbierać. Jedzenie, napoje... Bo to też warto się przejść po tych miejscach i zebrać staw. A Gladyk, jak już tak grałeś dużo, może to kojarzysz, bo ja mam problem. Czasami te miejsca tutaj, gdzie się zbiera zasoby, są oznaczone na zielono, czasami na czerwono, czasami na biało. Masz pojęcie, od czego to zależy? Wydaje mi się, że czerwone to są wtedy, jak są opanowane przez przeciwnika. Zielono to być może są zasoby do zebrania, a białe to nie wiem, nie ma zasobów. Kurde, nie zabiłem. Ja pierdziel. Snajperka przestaje być użyteczna, jeżeli nie możecie zabić jednym strzałem. Mi się udało schować. Oh shit, ale i tu jest. Doskonały rzut wieżyczką.
No, sytuacja chyba opanowana mniej więcej. W tej odległości nie widzę przeciwników za bardzo. Na co ja trafiłem tam? Nie spodziewała się mnie tutaj. Pięknie w głowę. O nie, grubas. Na co ja się wpakowałem? A to jest jakaś większa akcja. Ale fatalny kąt. Ten samochodzik, zakładam, nie stanowi dla mnie zagrożenia. Ostatni pancerz. Dobra, są moi ludzie. Pomogą trochę. Nie widzę w tych ciemnościach. Jeden zwiał do środka. Mamy tu? No nie, kolejna paczka. Postawimy mu wieżyczkę na plecach, niech się martwi. Uuuu! Oh shit! Heavily armored, hostile detected. Nie mieli tu jakiejś wieżyczki, kurde, jakiegoś minigana? Coś jeszcze? Chyba niespecjalnie. Chyba daliśmy radę.
Ej, dziku, jak to twój każdy resub był opluwany? Ostatnio za niego dziękowałem. Specjalnie to zapamiętałem i wiem, że tak było. Mam awans, 12 poziom. Wy mnie opluwacie swoimi oskarżeniami. Nieprawdziwymi. O, opluwanie. Aha. Shotgun. Ale mi się podoba ten karabinek. O Jezu, 3900, dobra, ale to trzeba zakładać, że przeciwnik podejdzie jakoś super blisko, a tego nie chcemy. Więc do przemiału idzie. Shotgun, M60 sobie zostawię, ale chyba ten zestaw i ten. To moje ulubione teraz. Dobra. Reszta do demontażu. Ja to, wiesz, moje opinie są warte funta kłaków. Ja dobrze się bawię, no tyle mogę ci powiedzieć, no. Ten był fajny plecaczek, ale ten jest lepszy. Chyba nie każdy headshot jest strzałem krytycznym, bo są tak, jest strzał w tułów, strzał w głowę, który zadaje więcej obrażeń i plus jeszcze jest strzał krytyczny, który zadaje dużo więcej obrażeń. Jak wejdzie strzał krytyczny w głowę, no to już w ogóle jest sieka, nie? Gladik nie, chyba nie, odpisałem. Znaczy chyba nie odczytałem tego. Proszę, skarby. Znowu MDR. Dobrze, że nie MDMR. No dobrze, zerknijmy w takim razie. Na to, co nam się tutaj przedstawia. O, patrzcie, jeszcze lepsza wersja tego, co mi się tak podobało. Czyli to idzie do kosza, a to... Co to ma? Plus 15% do optymalnego zasięgu, a to miało? Plus 15% do celności. To można z większego dystansu strzelać. Założymy, czy tu warto zakładać. Mi się dobrze strzela, nie za coga, tylko... Ale warto to mieć, bo to jest jednak plus 25% do optymalnego zasięgu. Więc i tak dużo.